tradycji ludowej wierzono, że prześlenie jesienne, gdy zamiera przyroda, to czas, kiedy dusze naszych zmarłych powracają do swoich domostw, a granica między światem żywych i zmarłych jest bardzo nikła. Na przełomie XVI i XVII wieku zapalano światło, by ogrzać powracające na ziemię dusze. Zwyczaj ten przetrwał do czasów współczesnych, gdy na grobach bliskich zapalamy znicze. Ułemkowie swoich zmarłych wspominali tak naprawdę w okresie wiosennym. Jeśli chodzi o 1 listopada i o święto zmarłych i wszystkich świętych, to ułemkowie odwiedzają swoich bliskich na grobach, jak najbardziej, ale nie z księdzem i tak dalej. Świecą świeczki, zanoszą kwiaty. W Centrum Kultury imienia Bohdana Antonycza w Gorlicach zorganizowano spotkanie, podczas którego o obrzędowości związanej ze śmiercią w tradycji i kulturze Łemków mówiła Marta Graban-Butryn. Kiedy Łemkowie mieszkali w Karpatach, w Beskidzienickim, tworząc zwartą grupę, zwartą społeczność, bo wiadomo, że obrzędy najłatwiej jest zachowywać w zwartej społeczności i te rodzinne to jeszcze przetrwały, bo jednak te rodzinne społeczności utrzymywały kontakt, no i zawsze rodzina jest tą najmniejszą komórką społeczną, która się trzyma razem, a obrzędy doroczne już jest czasami troszeczkę z nimi trudne, trudniej z rekonstrukcją, ale tak naprawdę jeśli chodzi o obrzędy rodzinne, to najlepiej przetrwało wesele, dlatego ja staram się rekonstruować na rodziny i właśnie temat dzisiejszego spotkania, czyli śmierć i pogrzeb na Łemkowszczyźnie. Bo o wielu rzeczach już się nie pamięta i przede wszystkim o tych takich społecznych, które odbywały się nie tylko w domu, ale jakby we wsi, w społeczności.